Analiza weekendowa, rynek walutowy. Zaczynamy oczywiście od wykresu dziennego pary euro do dolara. Tu cały czas jest utworzony układ, w którym no, czekamy, ale mamy już widoczny wyższy szczyt, a więc mamy ABC, ABC. Cały czas oczywiście w tej perspektywie szerszej jesteśmy w wąskiej konsolidacji, gdzie mamy same trójki, co raczej świadczyłoby na korzyść tego, że rynek mimo wszystko pokona tą konsolidację, ale dołem. Ale dołem. No ale będziemy czekać i patrzyli. Jeżeli chodzi teraz o ten tutaj ostatnią część, czyli to, co dzieje się tam powiedzmy od lata ubiegłego roku, no w tej chwili rynek wykonał ruch do góry, osiągając poziom około 61,8%, a w tej chwili doszedł do 78,6%. To jak wiemy jest formacja Gartleya, w związku z tym mamy tutaj wyraźną reakcję. No i mamy na tej strefie, w której zbierają się jeszcze układy, geometria, nazwijmy to, z tych mniejszych układów kumuluje nam się na tym poziomie, na razie skutecznie zatrzymało ten ruch wzrostowy. Patrząc na ujęcie intradayowe, no to tutaj jest duże prawdopodobieństwo wykończenia jakiegoś ruchu wzrostowego. No i teraz mieliśmy w dół pierwszy ruch spadkowy, no i bardzo istotnym będzie teraz dojście tutaj. Jak widzimy, układ wykonał ruch A, B i w tej chwili buduje się pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Najprawdopodobniej przed nami na początku tygodnia, czyli być może już dzisiaj od nocy, być może od jutro to wszystko, ale jakiś wzrost, który doprowadzi nas co najmniej do poziomu 1,1430, tutaj do tej strefy, gdzie mamy kumulację znowu zniesień, czyli po pierwsze 78,6% zniesienia tego całego spadku przy założeniu, że tutaj jest 50% na pierwszej reakcji, a więc układ Leonarda. Dodatkowo mamy tutaj 161% tej korekty, czyli mamy A, B i teraz przykładowo C w postaci jakiejś piątki do tego zniesienia zewnętrznego 161,8%. I w związku z tym mamy tutaj również no właśnie, co tu ja oznaczyłem? To jest jeszcze z poprzedniego wykresu chyba. Jest to, co zmarzamy. Mamy tutaj również oczywiście strefę, tak? Strefę oporu. W związku z tym do tego poziomu rynek myślę, że powinien dobrnąć. Ale tutaj poszukiwałbym jakiegoś sygnału świecowego czy jakiegoś innego prospadkowego. Jeżeli tak to będzie miało miejsce, no to najprawdopodobniej rozpoczyna się kolejny ruch w dół. Ja jeszcze raz przypomnę, tu od dołka, no z dużym prawdopodobieństwem ukształtował nam się jakiś ruch, który, no powiedzmy, mógł się wykończyć. Oczywiście nie chodzi o oznaczenie, czy tu jest 1, 2, 3, 4, 5, tylko moim zdaniem układ taki, który tutaj jest, no to chociażby nawet w postaci tej korekty, która byłaby od samego, że tak powiem, tutaj, po tej korekcie, jak widzimy do 161, no to jest tutaj układ jakiś, który mógł wykończyć pełen cały impuls. Według mnie tu jest cały impuls wykończony i jest ten koniec z tego spadku, ale oczywiście co do Elliotów nigdy nie jestem, że tak powiem, tego swojego wykresu pewien na tyle, żeby mógł na tym prognozować i na tym opierać swoją traderowską kwestię. Natomiast patrząc na układy geometryczne, widzę wyraźnie zejście wyraźnym impulsem. W tej chwili postać, jakim przybiera ten ruch, jest bardziej prawdopodobne, że jest to korekta i istotnym dla mnie poziomem będzie właśnie ten poziom tutaj w rejonach 1,1430, możliwością utworzenia również głowy z ramionami, a geometrycznie, tak jak już powiedziałem, te zniesienia nakładające się w jednym mniej więcej miejscu. Jeśli chodzi teraz o para jen do dolara, tutaj doczekaliśmy się tego, na co już wyraźnie wspominałem od nawet nie jednego, a kilku tygodni, czyli po ruchu wykonanym tutaj fala pierwsza, druga, trzecia, fala czwarta w postaci trójkąta ABCDE,
No i teraz wyjście w dół, doszliśmy do poziomu, tutaj jest taka strefa oporu wyznaczona poprzez korektę i tutaj zatrzymanie w dół, czyli mamy najpierw korekta do góry przebite, tu był pierwszy retest, ja może spróbuję to powiększyć, o, widzimy, ruch do góry przebity, retest, dojście, dojście, korekta, wybicie, tak? Teraz wróciliśmy właśnie do tego poziomu. Tutaj utworzyła nam się taka świeca markująca cenę, czyli mocny spadek, ale jest wyraźny, delikatny cień od dołu. Kolejna świeca mieściła się w tym układzie w ramach tego korpusu. To jest układ, który, przepraszam, to jest układ, który często pokazuje nam zmianę kierunku. Czyli tak zwany inside bar tutaj właśnie przy markowaniu ceny. No i teraz przejdźmy na wykres godzinowy. Ja może go tutaj troszeczkę zawężę najpierw, żeby pokazać większość. Wyjście, tu jest ten trójkąt oznaczony. I teraz wyjście z tego trójkąta miało charakter pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, gdzie piąta jest, bo... O, bo tu korekta taka złożona. Gdzie piąta ma charakter 1, 2, 3, 4, 5. A więc duże prawdopodobieństwo, że spadek tutaj się zakończył. Idąc teraz dalej, ruch, który miał miejsce do góry, najprawdopodobniej przybrał charakter piątki wzrostowej. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. No i teraz w związku z tym jest szansa na korektę. Myślę, że pierwszy ruch, który sprowadził nam cenę w okolice 50, może powodować, że zakończenie tego ruchu tutaj spadkowego, to jest interwał godzinowy, będzie miało miejsce gdzieś przy poziomie 108 zł, a więc 78,6 jako Leonardo, bądź być może też zejść jeszcze w rejony 88,6, bo tutaj ten kończący się pierwszy ruch spadkowy, on jest takim, no tu mamy układ, gdzie albo jest 50, albo jest 38, w związku z tym te dwie strefy moim zdaniem będą ważne. Ta tutaj ma dodatkowo strefę wsparcia cenowego, a więc ten poziom 108 oprócz tego jest jeszcze tym poziomem takim z natury psychologicznym fajnym do zakończenia. Takie zejście, jeżeli tu w tych rejonach nastąpi odwracanie trendu, no to najprawdopodobniej wejdziemy w fazę kolejnego impulsu wzrostowego. Patrząc, że jest duże prawdopodobieństwo wykończenia i małego, i dużego impulsu, no to nie będzie jeden, jedyny ruch wzrostowy. A jeszcze tylko przypomnę na wykresie dziennym, gdybyśmy chcieli spojrzeć, no to jak widzimy, tu mamy A, B i być może C, albo pierwsza, druga, trzecia, a więc należałoby się tu spodziewać mocnej korekty, co najmniej korekty, dochodzącej, testującej gdzieś rejony 116 z małym haczykiem, czyli tutaj do tej strefy oporu. No i na koniec kabel, czyli funt do dolara. Tu jak widzimy po dojściu, cofając się delikatnie z analizą do poprzedniego tygodnia, to co mieliśmy dojście do overbalance, duże szanse na to, że rozpoczęła się tutaj jakaś fala piąta w tym całym tutaj impulsie większym tutaj od już poziomu 1,57. No i rynek teraz tutaj spadł, doszedł do strefy, jak widzimy, wyraźnej strefy wsparcia. Wspominałem, że jest tutaj też możliwość z takiego technicznego punktu utworzenia formacji RGR-a. Czyli ta linia szyi jak gdyby na obecną chwilę powstrzymała jeszcze spadki. Ale gdybyśmy się przyjrzeli dokładniej, to mamy tutaj po tym ruchu w górę korektę wyraźnie, teraz zejście, ruch, ruch i ruch. I tutaj nosi to znamiona jakiejś korekty, no pędzącej powiedzmy, czy też mniejszego, znaczy się rozbicia po fali pierwszej, drugiej, teraz trzecia rozbijająca się na piątkę. Wówczas również te układy często charakteryzują się czymś takim jak korekta pędząca. Bo wiemy, że korekta pędząca to jest układ, gdzie musi być to, ten spadek tutaj w środku, jeżeli miałaby to być korekta pędząca, no to tutaj ta fala B musi być trójką. Zatem spójrzmy, jak to wygląda w ujęciu godzinowym i zobaczmy, co tutaj bardziej ma do znaczenia. No więc
patrząc teraz na ten układ, bo to jest właśnie ten ruch wzrostowy tu, tu odbicie od tej linii szyi z wykresu dziennego, od tych poziomów linii szyi, dojście, wykonanie ruchu tego overbalansu, w tym sensie tego ruchu zakresu, taki jak tutaj ma miejsce, dojście do 50%, a więc bardzo, bardzo ciekawy układ. No i tutaj, jeżeli spojrzymy, no to możemy doszukać się, nie dostaniemy tutaj jednoznacznej odpowiedzi moim zdaniem, bo możemy zarówno powiedzieć, że mamy falę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, płaską i piątą, a więc mamy impuls i w związku z tym nie byłaby to jak gdyby korekta pędząca w tym pełnym słowa znaczeniu, tylko fala pierwsza, druga i teraz fala trzecia, która się rozbija na pierwszą, drugą, tak jak tutaj oznaczyłem. Ale oczywiście z racji tego wydłużenia czasowego, no, ja nigdy nie mam tej pewności, czy to jest fala czwarta, czy tu nie mamy jakiegoś układu, powiedzmy sobie, większej trójki, tak? Wówczas byłaby to fala pierwsza, a tu by się kończyła druga niebieska. Efekt, można powiedzieć, bardzo zbliżony, bo znaczy, że i tak w dół, i tak w dół. Teraz patrząc na tę ostatnią końcówkę na wykresie godzinowym, tutaj możemy również doszukać się fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czyli wykończenie jakiegoś mniejszego impulsu, teraz fala A, B i jesteśmy w fali C. Z racji, że ta fala A doszła do 61,8, zakładam, że fala C mogłaby teraz dojść gdzieś w rejony nieco wyższe niż tutaj te szczyty po cieniach. Tutaj mamy tą strefę również zaznaczoną, czyli 1,41,50. Tu jest zniesienie 78,6%, a więc byłby wtedy też układ Gartleya, czyli w tych rejonach utworzenie się jakiegoś właśnie takiej świecy z cieniem, no jakiejś formacji odwracającej, tych sygnałów słabości bym oglądał do tego, aby właśnie wejść w pozycję krótką. No i byłby to najprawdopodobniej ruch, który ostatecznie upora się z tą linią szyi z wykresu dziennego. Tyle jeśli chodzi o rynek walutowy.